kolejny raz na urodzinach Polo TV, kolejny raz wielki koncert oczekiwany przez fanów, ale była mała przerwa związana ze stanem zdrowia. Tak, ale to no, taka przerwa od 4 lutego do 4 marca. Przecież, no, mieliśmy miesiąc czasu, troszkę kilka koncertów musieliśmy właśnie odwołać, ale już jest wszystko okej. Okay. Jak się czujesz? Bardzo dobrze, już koncertujemy, także wszystko wróciło do normy, jest super. Właśnie też się mówi o twoim nowym imasz. Troszeczkę schudłeś, jakaś dieta? Nie, absolutnie. No znaczy ja wiem czy nowy mój imasz, no troszeczkę po prostu, no kilogramów troszeczkę ubyło, no jestem szczuplejszy. Był taki moment właśnie, że troszeczkę przytyłem, już tam ważyłem w granicach 95-96 kg, a w tej chwili 82. Jest dobrze, ale zawsze byłem szczuplutki, tam był taki okres po prostu, że troszeczkę przybyło mi tych kilogramów, a teraz wracam do normy. Jest tak, jak powinno być, a może nawet kiedyś, jeszcze za czasów bardziej młodszych, to ważyłem w granicach 73-74 kg, czyli, ale taki, w granicach 80 jest okej, okay, jest super. W czym tkwi fenomen zespołu Akcent, że on jest od tylu lat, ponad 20 lat jesteście wciąż na topie? Tak, zespół Akcent w ubiegłym roku obchodziliśmy 25-lecie naszej działalności na rynku muzycznym. W czym tkwi fenomen? Nagrywamy po prostu piosenki melodyjne, taneczne, łatwo wpadające w ucho, z fajnym tekstem, fajnie zrealizowane. I w tym tkwi chyba nasz po prostu na nasz pomysł, że piosenki nasze się podobają. Słuchacze bardzo, bardzo lubią się przy nich bawić, śpiewają razem z nami na koncertach, czyli jest super. Znajdzie się czas na wakacje, czy trasa koncertowa pochłonie ten letni czas i wakacje będą na przykład zimą gdzieś w ciepłych krajach? Wiesz co, my akurat jeździmy dużo po Polsce, praktycznie nie wiem, ja zawsze powtarzam, że od Sopotu po Jasło, od Białegostoku po Gorzów Wielkopolski, dlaczego gdzieś tam w internecie ja wyczytałem, dlaczego Zenek zawsze tak opowiada, że od Sopotu po Jasło, od Białegostoku po Gorzów Wielkopolski. Akurat Sopot i Jasło to chyba dwa takie najdalej wysunięte punkty, tak na północ i na południe, a nie wiem czy na wschód Białystok, chyba najdalej na wschód Kuźnica Białostocka, a na zachód może, nie wiem, Świecko na przykład, tak? To też tak można powiedzieć. No przy okazji łączymy po prostu przyjemne z pożytecznym i koncertujemy i na północy, i nad morzem, i na Mazurach, w naszych przepięknych zakątkach, także nie potrzebuję wyjeżdżać gdzieś tam za granicę na czasy. Od czasu do czasu gdzieś tam czasami wyjeżdżam, ale głównie jeździmy po Polsce, zarówno gramy i nad jeziorami gdzieś tam, czy w Giżycku, czy w Mikołajkach, czy nad morzem w Sopocie, w Gdańsku, w Mielnie akurat będziemy też występowali, w Łebie, czy też na południu gdzieś tam w naszych pięknych górach, okolice Krakowa i tak dalej, gdzieś tam koło Kielc, koło Rzeszowa, także jest co zwiedzać nasze piękne polskie tereny.